Witamy w rozmowie kontrolowanej, podcaście, który obnaża ludzką twarz najlepszych polskich ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i IT. 26 odcinek poprowadzą jak co tydzień Adam Lange oraz... No właśnie. Adam poleciał gdzieś szukać Stefana. Wyobraźcie sobie, Stefan gdzieś zbiegł i teraz Adam szuka go po całym domu. Być może dołączy, jeżeli mu się uda znaleźć Stefana, ale powiedział, że może się troszeczkę spóźnić. Więc... ogłoszenia parafialne będą troszeczkę później, jak już Adam się odnajdzie, więc ja zaproszę naszego gościa. Michał Kowalczyk, znany w światowej scenie CTF-ów pod pseudonimem Redford, wicekapitan najlepszej drużyny CTF na świecie. Pozdrawiam, bo wiem, że słuchają. Naszego rodzimego Dragon Sektora, haker, programista, więc zapraszam Michała. Cześć. Cześć. Słuchaj, Michał, no Adam troszeczkę się spóźni, także bardzo cię przepraszam, ale sam wiesz, Stefan też jest ważnym członkiem tego programu, więc musi na końcu dołączyć. Słuchaj, przedstaw się, powiedz słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz, także żeby cię poznali troszeczkę. Dobra, z imienia już się nie będę przedstawiać, bo już to zrobiłeś. Głównie zajmuję się inżynierią wsteczną, ale... w pracy robię dużo, ogólnie wszystko, co niskopoziomowe. Więc i review kodu na przykład w C, czasem jakiś też development niskopoziomowy. No ogólnie robimy consulting, więc różne rzeczy się trafiają. Ale taki wspólny wyznacznik wszystkiego, co robię, to jest niskopoziomowość. A hobbystycznie głównie inżynieria wsteczna. Super, to ciekawe, co mówisz, bo przeważnie jak gościmy tutaj consulting, to z takich typowych firm consultingowych. Ty, jak rozumiem, pracujesz w trochę innej firmie, trochę inaczej, inaczej to u ciebie wygląda. Tak. Słuchaj, to co zdążyliśmy o tobie odkopać, to że od młodych lat nie próżnowałeś. Olimpiady informatyczne, matematyczne, ogólnie cała rzesza tego wszystkiego jest. Powiedz, czy jako młoda osoba w dzieciństwie, nazwijmy to umownie, wolałeś rozwiązywać skomplikowane zadania, łamigłówki, zamiast biegać za piłką? Czy raczej trzymałeś balans i nie byłeś takim typowym kujonem? I to. Były i bazy w krzakach, i robienie zagadek matematycznych. Więc myślę, że były obie rzeczy. Okej. Bazy w krzakach. Pytanie, czy ktoś z naszych słuchaczy też budował bazy w krzakach, bo to jest podstawa dzieciństwa. Wiadomo. Mogę powiedzieć, że byłem z tego starego pokolenia, które biegało po podwórku. Okej, za piłką jeszcze do tego. Biegałeś za piłką. Na trzepaku. No właśnie, to pytanie, czy któryś z naszych słuchaczy ma jeszcze trzepak w ogóle na podwórku, bo to jest klasyk. Właśnie to chyba już zupełnie wyszło z użycia. Za moich czasów, ja ostatnio widziałem jeden trzepak gdzieś w centrum Warszawy nawet, także to jest ciekawostka. A skakałeś z trzepaka na liście, na kupę liści jesienią? Nie, u nas wybetonowane, mieliśmy wszystko dookoła. Kurczę, widzisz, nie było liści tyle... dookoła. Ref mówi, pozdrawiamy Rewa, Ref mówi, że też budował bazy, więc witamy w klubie. Właśnie, można popatrzeć na czat. Tak, już jest dosyć dużo słuchaczy. Pamiętajcie, że możecie też na czacie zadawać pytania, na które Redford będzie odpowiadał lub nie. To pytanie, jakie będą pytania. A ja polecę ze zestawu, który mam dla ciebie przygotowany. Następne pytanie brzmi, dotyczy tak właściwie twojej kariery, bo zaczęła się dość ciekawie od developmentu sandboxa, przynajmniej z tego, co zdążyliśmy już gdzieś tam wybadać. A dalej to już było tylko ciekawiej, tak? Opowiedz nam w paru zdaniach o twojej ścieżce zawodowej. To zawodowo zaczęło się właśnie od robienia wszystkiego, co było dookoła sandboxowania w Codility, które wtedy było jeszcze maleńkim startupem. Tam dosłownie kilka osób pracowało, jak przyszedłem. I zaczęło się właśnie od zabawy z sandboxem, bo tam był taki use case, że odpalali
kody po prostu od kandydatów, którzy robili. To była głównie platforma do automatyzacji rozmów rekrutacyjnych, w których się właściwie bardziej screening przed rozmowami, gdzie kandydat dostawał jakieś zadanie i miał zaimplementować. No i problem był taki, że trzeba było ten kod odpalić, który był rozwiązaniem do zadania. No i jeszcze to były dość dawne czasy, bo to było już 9 lat temu chyba, to technologie nie było tak łatwo jak teraz o sandboxowanie rzeczy. No i to nie było takie proste, żeby zrobić to dobrze. I tam mieli trochę problemów i pracowałem nad tym, żeby właśnie wymyślić, jak to zrobić dobrze. Potem, ojej, potem były studia, zrobiłem tylko licencjat, a w międzyczasie jeszcze latałem do Google na praktyki, do Teamu Security i muszę zdecydowanie polecić, jak ktoś ma taką możliwość na studiach, żeby zrobić praktyki w jakichś teamach security, to bardzo polecam Google właśnie, bo mają świetnych ludzi po prostu i dużo się nauczyłem wtedy. No i potem jeszcze przez jakiś czas pisałem, dostaliśmy trochę pieniędzy na zrobienie takiego toola do ogólnie Hex Editor. To nie do końca wyszło, że tak powiem, ale to jest taki projekt, który kiedyś cały czas chciałbym dokończyć, bo w sumie są dwie takie rzeczy, których mi brakuje cały czas, jak tak codziennie, na co dzień pracuję. Czyli dobrego hexedytora i w sumie dobrego debugera, który byłby przenośny. Coś, co na przykład na Linuxie GDB mogłoby mi zastąpić. Czyli na przykład, żeby dało się to sensownie skryptować i jest taka dziura na rynku i pewnie kiedyś się w tym pobawię. Tylko trzeba mieć czas na to. No a aktualnie w Invisible Things Lab siedzę. To jest bardzo mała firma. Tam mamy paręnaście osób i ogólnie robimy consulting, ale też rozwijamy na przykład Cubes OS-a, o którym część mogła słyszeć. To jest open source'owy system, który polega na ogólnie wirtualizowaniu wszystkiego. To znaczy można sobie odpalić na przykład osobną VM-kę do pracy, osobną do banku i wyciągamy okienka z nich, więc jest dość dobra separacja. No ale ceną tego jest znacznie gorszy UX, bo jednak istotnie trudniej się tego używa. Nie wiem, to okay. Chyba tyle. Urwałeś mi jedno pytanie, bo miałem właśnie pytać o Invisible Things Labs, czym się tam zajmujesz, ale dobrze, to już jakby cieszę się. Mamy pytanie od gościa, od słuchacza właściwie. Od Grzegorza. W jednym z wywiadów wspomniałeś, że należy się obawiać cyberarmii dużych państw jak Chiny, USA, Rosja, Korea. Jak oceniasz aktualny stan cyberarmii w naszych skromnych progach? Ojej. Możesz powiedzieć pomidor, pamiętaj. Myślę, że to jest dobre pytanie dla kogoś, kto na przykład, jak będziecie kogoś z CERT-u gościć, albo kto jest bliżej tych rejonów. Ja raczej mało wiem o takich rzeczach. Więc może się nie będę wypowiadać. Bardziej to co znam na te tematy, to są plotki po prostu od znajomych. Więc może nie będę propagował tego. Więc to jest taki trochę pomidor. Mam nadzieję, że ten pomidor był wystarczający dla zadającego pytania. Okej, wspomniałeś o praktykach, wspomniałeś o Invisible Thingsach. Co w twojej karierze było największym blokerem, jeżeli oczywiście taki był, albo akceleratorem, który popychał cię tą w stronę właśnie IT security i tych tematów, którymi się zajmujesz? Czy były takie rzeczy, które cię popychały albo blokowały, o których mógłbyś nam powiedzieć? Blokerem na pewno brak czasu. Mam masę rozgrzebanych projektów i nigdy nie ma kiedy tego skończyć, więc to jest, a takim zewnętrznym blokerem to w sumie ciężko mi coś wymyślić. Raczej nie miałem nigdy jakiegoś takiego na przykład momentu, gdzie bym się zaciął w karierze i nie wiem, na rok stracił wemę do hakowania. A co do akceleratorów, to bardzo dużo pomogło całe community dookoła, security na przykład.
to jak dużo jest stron z hakmi, jak dużo jest CTF-ów. To jest coś takiego, co naprawdę. Ja zaczynałem jeszcze przed CTF-ami, robiłem bardzo dużo hakmi w internecie. I to było coś takiego fajnego, że było tam community dookoła właśnie stron z zadaniami. I to mnie bardzo mocno motywowało. Z jednej strony rozwiązujesz łamigłówki, ale z drugiej też rozmawiasz z ludźmi i możesz się nauczyć. Na przykład rozwiązałeś jakieś zadanie, ale no takie wymęczyłeś albo jakoś zrobiłeś nieoptymalnie. Ale potem na forum odblokowuje ci się wątek z rozwiązaniami innych osób. No i widzisz, że ktoś na przykład miał takie, nie wiem, genialne rozwiązanie do tego. I to było naprawdę fajne. Mamy jeden ciekawy komentarz od Michała. Pozdrawiamy Michała, że masz fajny skansenowy klimacik w tle. Czy możesz nam w dwóch słowach powiedzieć, gdzie się znajdujesz i co tam robisz? Jesteśmy teraz, wynajęliśmy sobie z Dragon Sector domek w okolicy Szczyrku i stwierdziliśmy, że jest już późno, a dalej powiedzmy nie idzie za szybko nam z zadaniami na naszego CTF-a, który jest w listopadzie, więc wynajęliśmy sobie domek w górach, zamkniemy się tu na tydzień i właśnie dzisiaj przyjechaliśmy i będziemy przygotowywać zadania na nasze zawody. No, czyli smoki poleciały w góry. Jak tam pewnie całe wsie teraz są w panice. O, cześć Adam, znalazłeś O. Stefana? Cześć, no oczywiście. No, gdzieś się tam wszlajał, ale już wrócił, już jest z nami. 12 minut go szukał. To dużą chałupę musisz mieć. Nie, Stefan Stefan się jest po prostu mały, a dobrze tu jest ukrywa. dużo zakamarków. Tak, da się tutaj schować. Słuchajcie, ja wykorzystam moje znienackowe pojawienie się, aby szybko przelecieć to, czego jeszcze nie widzieliście, a obowiązkowo musicie zobaczyć. Radzę uważać, bo może się tam wam wiedza przydać. Więc chciałem przypomnieć, że o My Hack 27-28 listopada i w końcu możemy wam powiedzieć, kto będzie występował. Oczywiście jest to mniej więcej 1/4 prelegentów. Te twarze możecie skądś kojarzyć, na przykład jako występujących do tej pory w naszym programie. Także to są osoby, które już nam potwierdziły, czekamy na kolejne potwierdzenia. Wkrótce lista na stronie. Chciałem też powiedzieć, że jest oczywiście otwarte CFP, czyli możecie zgłaszać swoje prelekcje. omychconf/CFP, ten link już chyba powinien działać, albo no, jakiś link z głównej do CFP powinien już działać, więc jak najbardziej możecie się zgłaszać. Oczywiście my sporo prelegentów zapraszamy, ale jesteśmy też otwarci na osoby, które jeszcze nie są na naszej liście zaproszeń. A może o kimś zapomnieliśmy, a może o kimś jeszcze nie wiemy, także śmiało się zgłaszajcie. A na live zaufana trzecia strona.pl oczywiście linki do naszych wersji podcastowych, a pod koniec programu będziemy rozdawać UBK-je. Także ja już znikam z moimi ogłoszeniami. Adamie, możesz zadawać kolejne pytanie, bo ja nawet nie wiem, na którym jesteśmy. Okej. Okay. Jest request ogólnie od słuchaczy, żeby Dragon Sector pomachał. Także zapraszamy serdecznie. Już o tym rozmawialiśmy, ale nie wiem, czy będą chcieli. Jak będą chętni, to mogą wpaść. Oni siedzą na dole w domku i grają w bingo. Więc musimy uważać, co Nie znamy mówimy. Nie znamy słów kluczowych tego bingo, więc właśnie to jest ciekawe. Podobno reagują na cyber, więc będziemy musieli często o tym cyber wspominać. Znaczy to tak strzelam, ale na pewno dali cyber. Michale, powiedz, wspomniałeś o Google'u, bo aż 3 razy z tego, co naliczyłem, miałeś praktyki w Google'u, odbywałeś tam praktyki i to było rok do roku. Czemu nie zostałeś w Google'u? Bo to jest takie dosyć Oj. dziwne. To trudne pytanie, bo szczerze mówiąc, mocno to rozważam nawet cały czas, ale po pierwsze bardzo Szwajcarię lubię, bo w sumie tam przez rok mieszkałem i było super, ale strasznie mi się w aktualnej pracy podoba i to mnie chyba najmocniej trzyma przed wyjazdem. Więc no może się coś zmieni kiedyś, ale na razie też rozważam taką opcję, żeby zostać tu, gdzie pracuję i na przykład wykombinować jakoś, żeby się przenieść do Szwajcarii. Bo Ja słyszałem, że Google'owi to się nie odmawia, nie wiem. no to ja odmówiłem, ale to nie jest takie wiążące. W sensie może kiedyś wrócę, bo naprawdę polecam ich Team Security, super mi się pracowało tam.
już sobie to wyobrażam, talent acquisition mówi, zostań, zostań. A ty mówisz, wiecie co, nie wiem, może, zastanowię się. Ciekawe, czy często mają takie przypadki. Właśnie. Znaczy, najczęściej są przypadki, z tego co wiem, to jest tak, że jakaś inna firma po prostu da na przykład wyższą ofertę. To się często, przynajmniej wśród praktykantów, zdarza, że jest taka trochę wojna o ludzi, którzy kończą studia. Dobra, kontynuuję, Adam. No chyba ja się nie wypowiadam o zatrudnianiu. Myślę, że możesz dużo powiedzieć o tym. Adam, coś ma chyba jakieś problemy z internetem. Tak. No. Ale nie ma takiej Stefan... wymówki jak ja. To ja siedzę w domku w górach, a nie on. Pewnie Stefan przegryza teraz kable, bo jak się ganiali po mieszkaniu, to... No dobra, no to ja znowu przejmę tą pałeczkę. Cyber pałeczkę, uwaga, słowo klucz cyber. Okay, mam nadzieję, że trafiliśmy. Od 2013 roku w Dragon Sector. Jak zaczęła się twoja przygoda ogólnie z CTF-ami, a potem z Dragon Sectorem? To jest tak, CTF zacząłem, jeszcze nie grałem przed Dragon Sector CTF. To było tak, że robiłem dużo hackmi i przez w sumie wiele lat było tak, że wokół sceny hackmi się obracałem i w pewnym momencie po prostu właśnie tam w 3 osoby zagrali sobie CTF-a raz i stwierdzili, że to jest fajne i zaczęli grać i zaczęli też zapraszać znajomych, no i tak trafiłem do środka i zacząłem po prostu grać z nimi i było fajnie, więc zostałem i już, który to jest, 8 rok chyba, dobrze liczę, plus minus jakieś off by one, ale chyba 8 rok grania. A w Dragon Sectorze jest jak w korporacji, że na 10 lat dostajesz jakiś, nie wiem, medalik albo coś? Raczej choroby wątroby. Słuchaj, a czy taka umiejętność, jak zdrowa wątroba, przydaje się w zostaniu wiceszefem zespołu? W ogóle jakie są umiejętności potrzebne, żeby zostać wicekapitanem? I jakiej brakowało, żeby został kapitanem? Trzeba mieć skończone 18 lat, czy coś? Wiesz co, duży problem to jest czas, bo właśnie kapitan, wicekapitan, głównie zajmujemy się organizowaniem rzeczy. Czyli no tak jak teraz na przykład domek w górach wynająć i sobie pojechać z tym teamem. Albo jak są jakieś zawody, to trzeba z organizatorami mailować, loty załatwić wszystkim, potem zwroty pieniędzy za te loty. No to jest masa pracy organizacyjnej. Szczególnie, że teraz też zawody nasze organizujemy i to jest... Tego nie widać z zewnątrz, ale to jest naprawdę olbrzymia ilość pracy całego teamu. No i głównie to jest właśnie mieć czas na organizację tego i takie trochę ogarnięcie organizacyjne. Bo w korporacjach to się nazywa jakiś executive assistant, a rozumiem, że was trzeba było kogoś zmotywować, dlatego nazywa się to kapitan i wicekapitan. Jakiś bonus przynajmniej tak. Idzie za tym obciążeniem. No dobra, uczciwie powiedziane. Cybersmog. Było cyber. Mingo. Synchronizacja wątków zakończona pomyślnie. Udało się. Redford, najciekawsze wyzwanie podczas CTF-a, z jakim się spotkałeś? Bo o to pytamy zawsze ludzi, którzy grają i są naszymi gośćmi, więc ciebie też musimy o to zapytać. Sorry, jeszcze raz, jakie zadanie? Najciekawsze. Spojrzałem na czat akurat. Nie, tam nie czytaj, bo tam Rew coś pisze. No, właśnie przeczytałem pytanie Rewa. I to zaraz do tego dojdziemy. To ogólnie CTF, fajne jest to, że jest naprawdę dużo takich rzeczy, które się... właściwie poznałem i odkryłem dzięki CTF-om, bo często jest tak, że na tych największych zawodach
takim jakby wyznacznikiem tego, że zawody są naprawdę wysokiej klasy, jest to, że zadania cię naprawdę zaskakują. Że nawet jeśli na przykład nie umiesz rozwiązać zadania, to potem jak poznasz rozwiązanie, to jest taki efekt wow, że nagle ci się otworzyło oczy na przykład zupełnie nową możliwość ataków, o których wcześniej po prostu nie myślałeś, że tak się da. I dość dużo jest tego na takich dużych zawodach teraz, że naprawdę zdarzają się zero day, zdarzają się nowe w ogóle pomysły na wektory ataku, co na przykład fajne było z, nie wiem czy widzieliście ten atak z Windows Defenderem, że pomysł był taki, że można w ogóle likować dane z serwera, jeśli stoi na Windowsie i tam w tle chodzi Windows Defender, bo jak wyśle się request, który triggeruje antywirusa, to na przykład dropuje się, przeszkadza serwerowi webowemu w odesłaniu odpowiedzi. I można jakieś dane w ten sposób wykradać. I to było tak, to był taki pomysł, który był po prostu jako zadanie na CTF-ie, a był zupełnie nowatorski, z tego potem autor po konferencjach jeździł i prezentował. I miał toka praktycznie o zadaniu CTF-owym. No i też z fajnych rzeczy lubię, jak jest... Dobra, mów. To po tej fajnej stronie. A masz jakieś takie wspomnienia, że niby CTF przez fajną ekipę zrobiony, powinien być na poziomie, a to zadanie jest tak frustrujące, że nie wiesz, czy oni się pomylili, czy ty jesteś głupi. Czy trafiają ci się takie momenty w życiu? Czasami się zdarza, ale dość rzadko jest tak, że dobrą ekipą się słaby CTF zdarza. Zazwyczaj jest tak, że na przykład, że CTF, który był znany wcześniej, nagle się staje gorszy, ale na przykład potem się dowiaduje, że w tym roku na przykład cała ekipa się wymieniła organizacyjna. I zazwyczaj jest jednak tak, że jak team, który to organizuje, jest dobry, to raczej nie można się zawieść. Bo oni wtedy nawet jak zrobią po prostu mniej zadań, ale równie sensownych, co kiedyś. Nawet jak nie mają czasu. Nie będziemy przekazywać pytania Rewa, bo już odpowiedziałeś pomidor. Także mam nadzieję, że Rew jest usatysfakcjonowany. Dużo mogę graczy. Powiedzieć, zwiedzamy no. Na przykład Azję wspólnie. Okej. Pozdrawiamy. Dużo gracie, dużo wygrywacie. Powiedz naszym słuchaczom, jakie to uczucie jest ogólnie być top of the top, jeżeli chodzi o CTF. No bo taka jest prawda, że jesteście jedną z lepszych, jeżeli nie jedną z najlepszych zespołów, ekip w CTF-ach. Jak to jest? No jest to, jakie to jest uczucie? To fajne. No, super. Co ja mogę powiedzieć? Witają was z czerwonymi dywanami z samolotów. Jak to wygląda? Nie, no to nie jest, wiesz, to nie są e-sporty albo coś takiego. Chociaż zdarzało nam się w Azji podpisywać laptopy jakimś Azjatom. Bo w Azji jednak CTF-y są bardziej popularne. Znaczy bardziej jest tak, jest minimalnie bardziej w kierunku e-sportu to robią. Ale nadal to jest raczej taka niszowa rozrywka dla informatyków. Więc to nie jest tak, że gramy przy jakiejś parutysięcznej widowni albo coś takiego. Myślałem, że jeżdżą za wami groupies, wiesz jak to tam, fame i w ogóle. No tak jakby, nie? Tylko to nie są groupies, tylko pracodawcy. I okay. Rzeczywiście to pomaga dość mocno. No właśnie, a jest tak, że rekruterzy zwracają w ogóle uwagę na te topowe teamy? Czy jest tak, nie wiem, jak na meczach piłki nożnej są ci skauci, tak? Jeżdżą do niższych lig z wyższych lig i patrzą, kto tam dobrze kopie i celnie trafia w okienko. I wtedy ten człowiek dostaje ofertę pracy. Czy pracodawcy są już tak zdesperowani, że jeżdżą po CTF-ach i podpatrują, kto tam szybko coś rozwiązał i wtedy przy wyjściu dostajesz od razu ofertę pracy? Po CTF-ach raczej nie jeżdżą, ale często się zdarzało, że właśnie odzywali się do mnie rekruterzy właśnie przez CTF-y, że mnie znaleźli i
też jak się jak wtedy rozmawialiśmy w teamie, to się na przykład okazuje, że nie, do całego Dragon Sector powysyłali oferty. Więc to jest dość często. Tak, aktualnie chyba jednym z głównych motywów właśnie, jak rekruter się odzywa, to że widział wyniki z CTF-ów i że... No, a potem już standardowo. A ty się wtedy pytasz, a co to są owocowe CTF-y? Owocowe czwartki. Pytam, czy mają owocowe czwartki. No słuchaj, jak są takie akcje, że cała grupa dostaje jakieś zapytanie, to może powinniście utworzyć jakąś organizację outsourcującą wasz zbiorowy wysiłek i raz na jakiś czas robić takie typowo komercyjne zlecenia. Na zasadzie wynajmij sobie Dragon Sectora na 24 godziny, czyli kupujesz 20 młodych, sprawnych mózgów, o których wiadomo, że są skuteczni, bo udowodnili to na skalę globalną. Trzeba tylko dobrą stawkę wymyślić i dać takie ogłoszenie na stronie. No. Potem przyjeżdżacie do szczytu i wyjazd się sam finansuje. Tylko trzeba by cały team zorganizować do czegoś takiego. Bo no, czegoś jestem kapitan. Łatwo mówić, każdy pracuje, połowa teamu za granicą siedzi. Więc to jest tak, że raz w roku możemy się skrzyknąć na naszego CTF-a, ale coś więcej to ciężko zrobić. Jesteśmy takim rozproszonym teamem. A propos rekrutacji, to pojawiło się pytanie, czy zdarzają się oferty rekrutacyjne od tak zwanych ciemnych garniturów? Zdarzają się śmieszne oferty na zawodach w Azji, że w trakcie zawodu wychodzisz sobie na kawę i cię ktoś zagaduje, czy na przykład nie ma, ogólnie kupię exploity tanio albo drogo, ale zdarzały się takie rzeczy, więc myślę, że najbardziej takie inwazyjny rekruting, jaki mieliśmy, to właśnie z Azji, że na zawodach zdarzało nam się, że podchodzili i próbowali namawiać. A to nie jest taki klasyczny sposób, na przykład, że, bo to się dużo słyszy, że agenci pod postacią pięknych kobiet zapraszają was na drinki i w ten sposób próbują? Nie, nie, to są wszystko... Nie. To filmy. Synchronizacja wątków. Okej, a dużo grasz, dużo gracie ogólnie i od wielu, wielu lat, wspomniałeś już 8, tak? 8 lat? 8 rok teraz, tak. 8 rok z CTF-ami. Jakie byś miał rady dla słuchaczy, którzy chcieliby zacząć bawić się w CTF-y? I jakie twoim zdaniem umiejętności są potrzebne, żeby grać w CTF-ach? To może najpierw umiejętności. Wydaje mi się, że najbardziej taką podstawową jest, żeby lubić rozwiązywać łamigłówki. Przynajmniej z mojej strony to mnie zawsze tak ciągnęło. I też właśnie od hack-mi, jak zaczynałem, to głównie to były takie dla mnie strony z łamigłówkami. I do dzisiaj też, jak mam jakieś historie, że lubię debugować jakieś ciekawe przypadki błędów, gdzie trzeba rzeczywiście coś przeanalizować tak do samego sedna, to dla mnie są po prostu takie łamigłówki do rozwiązania. I dlatego mnie to mnie w hack mi ciągnęło i to mnie dalej w CTF-ach ciągnęło. A jak zacząć? Ja bym polecał jakiś hack mi, bo CTF mają ten problem, że trzeba znaleźć sobie team. Jak ktoś ma team albo jest w stanie znaleźć, to jest fajne. To znaczy zawsze w paru osób jest łatwiej o motywację, no ale nie każdy ma taką możliwość. Nie każdy ma wystarczająco dużo znajomych, którzy siedzą w IT. Więc do tego są fajne strony HackMe, które są takie CTF-y, tylko indywidualne i nie ma tej presji czasowej. Masz po prostu stronę, listę zadań, ranking i rozwiązujesz. I to jest takie fajne, jak ktoś lubi taki progres jak w RPG-ach, że nie ma presji czasu, tylko sobie odhaczasz questy. Jak masz czas, możesz sobie godzinkę pograć i poodhaczać trochę. Jak ktoś coś takiego lubi, to strony HackMe są fajne. Bo jednak w CTF-ach jest taka dość silna presja czasu, że masz tam 24 albo 48 godzin i trzeba po prostu się zmieścić w tym czasie. No dobra, ale tak schodząc trochę niżej, jakie twoim zdaniem wymagania techniczne są przed takimi ludźmi? W sensie, czy
startując w CTF-ach musisz znać Linuxa, Windowsa, musisz wiedzieć jak działają desassemblery, jak patchować w pamięci. Jaki jest entry point tutaj? W sensie takie super minimum, które... To zależy, co chcesz robić, bo są różne kategorie zadań i one mają zupełnie niezależne jakby taki skillset, który jest potrzebny. Na przykład zadania webowe to jest czysto po prostu trzeba głównie do tej kategorii to bym polecał po prostu zacząć od robienia po prostu samą stron internetowych jakichś, to znaczy, żeby nauczyć się jakichś frameworków typu, nie wiem, Django, no cokolwiek, pouczyć się paru frameworków, zobaczyć jak się od strony dewelopera to tworzy, a potem też od strony atakującego. Jak masz jakby te dwa podejścia, to jest się w stanie sporo zdziałać. Na przykład i do tego właściwie znajomość Linuxa albo nie wiem, architektur, assemblera i tak dalej zupełnie nie jest potrzebna. No, z kolei jak się robi inżynierię wsteczną albo eksploitację, no to zupełnie rozłączna. Więc no, ciężko powiedzieć, zależy co kto lubi, bo na przykład jak ktoś lubi matmę, to powinien w stronę kryptografii celować. Bo kryptografia to jest tak naprawdę głównie matematyka, tylko taka opakowana w ciekawe zadania z programowaniem włączone. Więc to jest taka kategoria dla osób, które są bardziej uniwersyteckie. Więc no, ciężko powiedzieć, nie ma jakiejś takiej prostej odpowiedzi, bo to właśnie zależy na co chcesz się nakierunkować, a w praktyce jak jest team CTF-owy, to wiadomo, że to nie jest tak, że każdy wszystko umie, tylko mamy ludzi od różnych kategorii i zazwyczaj jest tak, że jak ktoś jest dobry z webów, no to nie robi kryptografii albo nie robi eksploitacji. Zdarzają się takie połączenia. Mamy parę osób, zazwyczaj jest tak, że każdy ma ze dwie, trzy kategorie, w których jest dobry. I tyle. Bardzo rzadko się zdarza ktoś, kto umie wszystko, więc nie ma się co przejmować, jak nie wiem, ktoś bardzo nie lubi niskopoziomowych rzeczy, to nie znaczy wcale, że CTF-y nie są dla niego. Ty natomiast należysz do osób, które bardzo lubią niskopoziomowe rzeczy, z tego co widzimy. Zdecydowanie. I jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie widziałem w twoim wykonaniu, to hakowanie laptopów. A mało jest miejsc, gdzie można pooglądać ciebie, jak mówisz. Natomiast jest bardzo fajne nagranie na YouTubie, na którym razem z Sergiuszem rozbrajacie hasło do Toshiby. To trzyletnim procesie, bardzo ciężkim i bolesnym, ale nad wyraz skutecznym. Znalazłem też jakąś prezentację, w której naprawiasz ThinkPada, który się resetuje. I mam wrażenie, że jesteś... No ja rozumiem, że to było głównie poganianie Sergiusza, żeby zrobił to, co ma do zrobienia. No, też kiedyś próbowałem go namówić do jakiegoś występu, jak wygląda komunikacja z nim. To jest ogólnie tak, że większość researchu, który robię, zazwyczaj wygląda tak, że właśnie posiedzimy dwa tygodnie, a potem projekt leci do szafy na rok. I część z tych projektów się uda skończyć, a część nie. No i czasem coś wychodzi fajnego, ale głównie to jest właśnie coś takiego, że brakuje czasu. I co jakiś czas po prostu wyjmujemy różne projekty z zamrażarki i próbujemy dokończyć. Wyjmuj więcej. Natomiast wracając do tych laptopów i do tego niskiego poziomu, trafiłeś kiedyś na problem z komputerem, który chciałeś zdiagnozować i nie udało ci się? Bo mam wrażenie, że to jesteś już na tym poziomie użytkownika, który nie powinien trafiać na tego typu problemy. Ja pamiętam kiedyś widziałem jakiś wpis Gyna, któremu nie działała jakaś gra, więc zdebugował jakiś sterownik na żywo i zrobił patcha, żeby mu zadziałała. Tobie nie zadziałało hasło do Toshiby, to po prostu złamałeś algorytm po jego odtworzeniu. No, wydaje się, że to już nie ma granic, tak? Czy trafiłeś kiedyś na jakąś taką granicę? To jest tak, że trafiłem na takie granice, ale zazwyczaj ja sobie to zostawiam właśnie w zamrażarce i wracam po jakimś czasie. Raz na przykład miałem grę, która nie działa, miałem oryginalną grę i strasznie się wkurzałem, bo DRM-y były strasznie czułe w niej i nie mogłem grać, bo miałem też debugger jakiś zainstalowany. I po prostu miałem oryginał gry i nie szło zagrać. Cokolwiek zrobiłem, nawet jak były zamknięte, to po prostu się nie włączała.
No więc usiadłem i zacząłem zdejmować te DRM-y sobie. No i na początku nie wyszło, ale potem to po jakichś chyba dwóch czy trzech latach, po roku chyba wróciłem do tego z powrotem, trochę porzeźbiłem, przeszedłem tam z dwa kroki dalej, ale potem znowu się zaciąłem, a po nie wiem, dwóch czy trzech latach za tam drugim czy trzecim podejściem już mi się udało. Mogłem sobie w końcu pograć. Jaka to była gra? To był Spellforce 1. I tam było coś takiego. Ja zrobiłem ten błąd, że Soft Ice'a zainstalowałem i wydaje mi się, że to drivery wykrywało po prostu. I pewnie nawet tak. Jak był wyłączony, to go łapało. Tak, więc ale miałem sytuację, właśnie raczej to jest tak, że nie uda mi się czegoś zdebugować, to leci do zamrażarki, ale w jakimś czasie to odgrzewam. I na przykład mam ciekawy problem, że znaczy ciekawy, pewnie rozwiązanie będzie jakieś nudne, że w starym laptopie jak włożę więcej niż 8 giga RAM-u, to w bardzo dziwny sposób frizuje czasami się cały laptop. I warunki do tego są dość dziwne, ale nigdy nie siedziałem nad tym jakoś bardziej. Planuję sobie zrobić kiedyś taką wyprawę po tym, jak działa RAM i dlaczego to się psuje. Jak chcesz dobrego coacha do tematów, jak nie chować rzeczy do szuflady albo je stamtąd szybciej wyjmować i dokończyć, no to Adam jest w tym doskonały, więc jak coś, to możesz go poprosić, on cię będzie biczował co chwilę. Ja słyszałem, że najlepszym sposobem jest po prostu bezrobocie, ale aktualnie mi się z tym możesz mieć problem. No właśnie. No lepiej poprosić Adama, on ci będzie robił taki coaching, że na pewno dokończysz wszystkie rzeczy, które masz w suflacie. Adam mówi ze swojego doświadczenia. Mówisz to z doświadczenia? Właśnie. Tak, tak, mówię to z doświadczenia. Udało mi się go zmusić trochę. Czyli pojawiło się bardzo fajne pytanie od jednego z naszych słuchaczy, takie, które ja sam bym chętnie też sobie zadał, więc już je wyświetlam. O, prawie mi się udało. Jeszcze raz, powtórka. Tak. Czy łamanie zabezpieczeń jest trudniejsze, czy projektowanie bezpiecznych systemów? Pracujesz w sumie w firmie, która słynie z tego, że gdzieś tam bezpieczny system powstał w tym środowisku, więc pewnie temat projektowania bezpiecznych środowisk nie jest ci obcy, a z drugiej strony no, łamiesz te zabezpieczenia, więc masz dobrą perspektywę, żeby odpowiedzieć na to pytanie. To zależy. Na przykład łamanie zabezpieczeń bardzo zależy w jakim stadium jest projekt, który atakujesz. To znaczy, jeśli to jest jakiś taki dojrzały projekt, który na przykład wiele audytów przeszedł, to łamanie zabezpieczeń w nim może być naprawdę ciężkie. Gdzie jak są jakieś dużo mitygacji jest włączonych, to może być tak, że nie wiem, potrzeba trzech różnych bugów, trzeba je chainować wszystkie i to może być naprawdę trudne. Ale no, ogółem projektowanie zabezpieczeń jest trudne. To jest chyba zawsze trudne, więc no, ciężko mi tak porównać, bo łamanie zabezpieczeń, projektowanie wydaje mi się, że zawsze jest trudne, po prostu. No też zależy od systemu, ale to jest coś takiego, co no, dość ciężko jest zrobić dobrze, a łamanie właśnie bardzo mocno zależy. Dużo rzeczy jest po prostu trywialne, jak nie wiem, jak przychodzi się do jakiejś firmy, która po prostu nigdy nie miała działu security, no to zazwyczaj to nie zajmuje długo, żeby coś znaleźć. Ale w takich dojrzałych firmach, które mają dobre teamy security, to naprawdę potrafi być wyzwaniem, żeby znaleźć cokolwiek. A czy stworzyłeś kiedyś jakieś zabezpieczenie? Zajmowałeś się tą stroną od tej aspektu praktycznego? Czy coś zaprojektowałeś, wymyśliłeś? Z takich publicznych rzeczy to chyba nie. Zdarza nam się, jak consulting robimy, to często zdarza nam się, klienci się konsultują z nami. Na przykład, czy dany design jest ok. I my dostajemy taki design i staramy się znaleźć tam problemy. Więc to bardziej w tę stronę. Ale tak, żeby od zera coś zaprojektować, to wydaje mi się, że mi się nie zdarzyło jeszcze. Ja też. Mamy kolejne ciekawe. Dobra. No. Dokończ. Dobra, to ja mocno siedzę w niskopoziomowych rzeczach i tak jak mogę, to wolę sobie podłubać coś tak, wiecie, z debuggerem na przykład, popatrzeć i tak dalej, niż zajmować się projektowaniem. Ale to też się zdarza.
No ale udawało ci się, jakby próbowałeś, no, z tego co zrozumiałem, udało ci się obejść niektóre zabezpieczenia w Spellforce, tak? Więc może kiedyś usiądziesz i zaczniesz projektować mechanizmy zabezpieczające gry. Nie korciło cię to? Raczej nie. Nie lubię DRM-ów. Jakoś tak jestem bardziej po stronie. Na przykład za to Goga bardzo lubię, że wszystkie gry, które publikują, nie mają DRM-ów. Więc na przykład jak samemu kupuję jakieś gry, to zawsze u nich szukam. Bo jednak z doświadczenia naprawdę nie lubię DRM. Tak jak właśnie z tą grą było tak, że miałem legalną kopię, która mi się po prostu nie chciała włączyć, bo miałem za bardzo deweloperski setup na komputerze. Bywa i tak. Słuchaj, mam kolejne pytanie do ciebie, bo wiele osób, które tutaj zapraszamy, zajmuje się bezpieczeństwem takim praktycznym, ofensywnym i często z tym wiążą się jakieś publikowane bugi, exploity, CVE. Jak szykowałem się do tego programu, to u ciebie nie znalazłem takich opublikowanych osiągnięć. Teraz mam pytanie, czy po prostu tego nie robisz, czy piszesz do szuflady, czy po prostu sprzedajesz i nie publikujesz? Raczej nie robię. Znaczy nigdy nie zajmowałem się jakoś bardziej bughuntingiem. Raczej to, co robię, to jest właśnie analiza rzeczy, czyli taka czysta inżynieria wsteczna, ale nie w poszukiwaniu bugów, tylko żeby przeanalizować, jak coś działa. I przy okazji na przykład zdarza się, jak naprawić albo złamać coś, tak jak z Toshibą, albo z tą prezentacją o debugowaniu suspenda w laptopie, z tego suspenda skończyło się na tym, że wyszedł patch do Zena. Ale to jest raczej tak, że jeśli coś analizuję, to że po prostu zrozumieć, jak działa, i nigdy nie robiłem jakiegoś takiego większego bughuntingu. Więc to raczej przestał. Chociaż jedno CVE mam. Jakieś stare gdzieś da się odkopać. Dobra, pewnie w szufladzie całe pęczki. Całe pęczki w szufladzie. Adam przyjdzie, to sprawdzi. Pamiętaj. Mamy ciekawe pytanie, które zadał Rev. Czy według ciebie brak umiejętności programowania sprawia, że nie można zostać dobrym ekspertem IT-sec, nie rozdrabniając się już na specjalizacji? Oj, no to trochę popsuł pytanie. Dla mnie to wydaje się, że właśnie zależy od specjalizacji. Jak ktoś zajmuje się na takim wysokim poziomie security, to wydaje mi się, że może nie być potrzebne programowanie, ale ogólnie wydaje mi się, że ciężko. To znaczy, zależy też, co się definiuje przez umiejętność programowania, jeśli chodzi o to, o bycie takim hardkorowym devem, że jest się w stanie napisać samemu jakiś rozbudowany tooling do testów, czy wystarczy umieć oskryptować coś prostego. Ale wydaje mi się, że jak ktoś chce być takim naprawdę ekspertem, to musi umieć chociaż podstawy, to znaczy napisać sobie jakiś prosty skrypt w Pythonie, który coś zautomatyzuje, bo jakby to daje tak dużą przewagę w stosunku do osoby, która umie to samo, ale to jakby jest ten jeden mały krok dalej, żeby sobie coś prostego zautomatyzować, że odpowiedziałbym, że trzeba chociaż takie podstawy, takie praktycznego skryptowania rzeczy umieć. Jeszcze pytanie, jak Ref rozumie definicję dobrego eksperta IT security, no ale to jak wiadomo, wszystko zawsze rozbija się od definicji i odpowiedź to zależy. To zależy. No dobrze, to teraz może zejdźmy na chwilę z technologii. Chyba, że nie, bo to zejdźmy z pracy. Co robisz, jak nie pracujesz? Czy masz takie momenty, kiedy możesz zidentyfikować, że skończyłeś pracę? Czy jesteś jednym z tych, którzy nie zauważają przejścia z jednego świata do drugiego? Wtedy hobby, czyli hakowanie. Tak. Nie, tak na serio, to z takich losowych, niekomputerowych rzeczy, to gram sobie na pianinie trochę, ale tak bardzo amatorsko. Jeżdżę na łyżwach, tylko teraz pandemia popsuła trochę te plany, więc ten rok jest taki dość smutny trochę pod względem sportu. Nie wiem, tam jeszcze. No, różne sporty uprawiałem, ale to głównie zespołowe i to się zazwyczaj rozbijało o znalezienie sobie ekipy do grania, czy tam w piłkę, czy w siatkówkę, bo to jednak bardzo mocno zależy
czy masz znajomych, którzy się zmotywują, żeby grać regularnie. I zazwyczaj było tak, że graliśmy przez jakiś czas, a potem się ekipa rozpadała. I tyle. Wiktor skomentował, że grasz na pianinie, czyli całe życie przed klawiaturą, no, czy nad klawiaturą. Jest, coś w tym jest, prawda? No, z dobrych pytań. Trochę mogę powiedzieć, że przydają się wyćwiczone palce, w sensie na klawiaturze. Jakby trochę jest podobny skillset do obu rzeczy. No dobra, słuchaj, ludzie, którzy mają fioła na punkcie umiejętności, często schodzą coraz niżej. Ja mam znajomego, który w ramach ćwiczeń pisał swojego LS-a, bo LS systemowy mu nie pasował. Mieliśmy tu już człowieka, który pisał swój debugger, bo mu debugger nie pasował. Czy pisałeś swój system operacyjny? Bo to jest jakiś taki etap rozwoju gdzieś w karierze informatyków, podejście przynajmniej. Co więcej, nawet na studiach. Mieliśmy przedmiot obiralny, zaawansowane systemy operacyjne i to było trochę śmieszne, bo tam było tak, że jak się spóźniałeś z zadaniami, z oddawaniem projektów, to taki liczniczek ci skakał i potem na koniec semestru albo się traciło tam ileś ocen w dół za ten liczniczek, albo się pisało system operacyjny i za każdy feature można było jedno takie dnio spóźnienie nadrobić. Ja tych dni To się nazywa gamifikacja. Ja tych dni miałem tam 30 chyba, sumarycznie, więc trochę miałem do nadrobienia. I napisałem. Nawet miał user mode, wątki user mode'owe, syskole. Taka dość fajna przygoda. Chociaż odrobiłeś wszystkie zaległości? Odrobiłem. Głównie i tak właśnie powstał Windows. Nie no, Kubas. Linux tak trochę Kubas. Powstał, że Linux usiadł i sobie pisał. Głównie chyba, w sumie nie wiem jak dokładnie to wyglądało, ale chyba właśnie pisał tak trochę samemu pod siebie na start. Więc. A kiedyś ale go zaprosimy, to zadamy mu to pytanie także. No, główny problem to jest użeranie się z hardwarem. Hardware jest straszny i to jest też taka rzecz, która Linuxa trzyma z tyłu na desktopach, że po prostu że zrobić coś, co działa na hardwareze i to na wszystkim, to jest straszne po prostu. Tak, kiedy szykowaliśmy się do tego programu, ja zażartowałem, żebyś nie wchodził z Kubesa, bo może być jakiś problem, a ty odpowiedziałeś, że faktycznie multimediami na Linuxie się nie bawisz, bo nie masz na to czasu. Ale przejdźmy płynnie w związku z tym do naszego tradycyjnego pytania, czyli na jakich systemach pracujesz, czy na jednym, czy na różnych, jakie masz środowiska takie do codziennego użytkowania? Oj, to trudne pytanie, bo mam masę laptopów, jak już tak wyszło, że aktualnie to takich używanych na bieżąco to mam komputerów, to mam chyba z 5 albo 6. Do tego jeszcze maszyny wirtualne dochodzą, więc no, prywatnie używam Windowsa, po prostu dużo multimediów robię. Szczególnie też jak na przykład komputer do grania to mam na Windowsie. Chociaż mam znajomych, którzy grają na Linuxie i podobno już zaczyna to powoli działać. Więc pracuję na Cubesie i do pracy, do takiej pracy programistycznej zdecydowanie bardziej wolę Linuxa, no ale jak wchodzą jakieś multimedia i na przykład właśnie odpalenie streama, to nie ufam jeszcze Linuxowi, chociaż dużo ludzi, dużo ze znajomych próbuje i jakoś to tak próbuje. Działa. Słowo klucz. Ja po prostu nie lubię się bawić w takie rozwiązywanie prostych problemów typu że przez 5 minut dłubać w settingsach i ściągać jakieś drivery. Jak już to wolę tak, jak coś nie działa, to się zakopać na tydzień, ale się rzeczywiście czegoś nauczyć. No to muszę powiedzieć, że teraz dowaliłeś do pieca Linuxowcom, bo okazuje się, że to, żeby multimedia działały na Linuxie, to jest prosty problem, którego po prostu od 20 lat nikt nie potrafi rozwiązać, ale jest zbyt prosty, żebyś się nad nim pochylił. No jak klaszcze. Następne pytanie klasyczne tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozmowę kontrolowaną. Pytanie brzmi Commodore czy Atari? Którą markę kojarzysz? Co to jest? Takie komputery. Musimy,
Musimy mieć jakąś poprawkę na tych naszych gości, którzy są młodsi pokoleniowo. Ale zdarzyło ci się kiedyś dotknąć któregoś z nich? Właśnie na Pouningu siadłeś? Albo widzieć w telewizji? Jakiegoś... Tak, widziałem i nawet chyba grałem w jakieś gierki na nich, ale szczerze muszę przyznać, że nawet nie rozróżniam tych wszystkich starych platform od siebie. To znaczy na każdej z nich w jakąś gierkę grałem, jakiś właśnie na Pouningu w tej strefie retro, ale no jak zaczynałem, to był Windows 9.8, mieliśmy w domu, a jak zacząłem programować, to już był XP, więc jakby nigdy nie miałem, tak od strony programistycznej nigdy się nie zetknąłem z niczym starszym niż Windows XP. No dobra, ale to ja nie chcę odpuszczać tego pytania. Czy masz może monetę gdzieś pod ręką? No bo jak musisz się opowiedzieć, no to nie ma tak, nie ma wyjścia, no. Jest, jest. Ja myślę, że nie zmuszajmy do tego. Jak się nazywało decyzji, to pierwsze? Dobra, to zróbmy dobrze Adamowi, ustalmy, że to będzie Atari. Alpha to Atari to pierwsze. Dobrze. No słuchajcie, to pytanie musimy wyświetlić, bo ono musi mieć jakiś podtekst, bez powodu go nie zadał. Jaką pan ma rangę w CSGO? DMG aktualnie, tak zwany Sheriff. Trochę sobie grywamy ostatnio z ludźmi z security w CS-a. No nigdy nie przebrnąłem przez CS-a, zawsze grałem w odpowiednik CS-a, tylko na silniku bodajże Quake'a i to się nazywał Urban Terror, nie wiem czy kiedyś widzieliście. A my w ogóle zaczynaliśmy od Urban Terrora, jak to dawno temu. No, inaczej zwany Turban Error. Ale tak po prostu jak właśnie Urban Terror jakoś przeszło w CS-a. Zanim pójdziemy dalej, tak? Bo jest super ważne pytanie, gdzieś mi mignęło i już je wyświetlam. Skąd ksywa Redford? O to nie zapytaliśmy. To przecież nie robot. To jest stara historia też. Ta ksywa jeszcze wbrew pozorom jest z czasów jeszcze podstawówki, jakoś końcówka podstawówki, bo miałem znajomych, którzy... O ile dobrze pamiętam tą historię, bo ja się w ogóle o tej ksywie dowiedziałem, jak już była w użyciu. To znaczy, jak zobaczyłem, jak kumpel na telefonie wybiera mój numer i było podpisane Redford. I wtedy zdałem sobie sprawę, że ludzie tak na mnie mówią. Zaczęło się od tego, że miałem znajomych, którzy nie pamiętali, jak się nazywam. Jakoś wtedy jeszcze w miarę dalecy znajomi. I oglądali jakiś film z Robertem Redfordem i stwierdzili, że jestem podobny, a przynajmniej wtedy byłem, no i zaczęli mnie nazywać Redford i tak się jakoś przyjęło. Człowiek, który ma 20 parę lat, mówi, że kiedyś dawno temu był podobny do Roberta Redforda. O, to może jeszcze na szybko odpowiem. Szybkie pytanie. Widzę, kurczę, strzelanki, a nie RTS. RTS też lubię. Teraz trochę się zapatruję na takiego, no jest nowy remake Total Annihilation, Beyond All Reason. I czekam z niecierpliwością, jak wyjdzie z Alfy, żeby sobie pograć. Więc jak ktoś lubi Total Annihilation, to... Nie wiem, kiedy ty grasz, naprawdę, ja podziwiam. To wystarczy. No wszystko już zdebugował, to może teraz grać. No. Masakra. No dobra, słuchajcie, czas nas nagli, żebyśmy przeszli do pytań. A pytania, z racji tego, że nasz gość jest fajny, to i to pytanie będzie miał fajne. I aby otrzymać UBK-a, trzeba odpowiedzieć na pytanie Redforda. A to pytanie już wyświetlimy, bo ono wymaga dodatkowej ilustracji. Adam, przypomnij, że odpowiedzi tylko na YouTubie. Pamiętajcie o tym, że tak. Odpowiedzi tylko na YouTubie. Bo tam, chociaż tu raczej nie będzie ryzyka, że będzie dużo osób odpowiadało naraz na to pytanie, a przynajmniej ja się nie spodziewamy. Widziałem trend w poprzednich i tak za dużo było googlowalnych, więc stwierdziłem, że będzie zagadka C albo C++. Parę osobom, które widzę na kanale, pokazywałem to, więc one niech się odzywają, nie odzywają. Mamy taką funkcję i to i w C, i w C++ się działa i ta funkcja ma buga. Ona dostaje jako argument zmienną x i ma policzyć, ile jest jedynek w zapisie binarnym. I pytanie jest takie, gdzie jest bug i na czym on polega?
Ja odpalam stopek i macie 5 minut na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w 5 minut się nikomu nie uda, bo jest takie ryzyko, to wtedy prosimy, będziemy prosić Michała o podanie drugiego, alternatywnego, prostszego pytania. Ale w każdym razie. Pamiętajcie, żeby odpowiedzieć zwięźle w jednej odpowiedzi najlepiej, tak? Że pamiętajcie o tym, żeby nie odpowiadać w paru odpowiedziach, bo musimy się połapać w tym, co piszecie. Dobra, Michał, ty czytasz odpowiedzi, tak? I będziesz wykrywał te prawidłowe. Dobrze. Gen już popsuł zabawę, ale nie uzasadnił. Tak? Okay. Tak, ale nie zaliczam, bo miało być, gdzie jest Bach i dlaczego, żeby wyjaśnić. A już chyba uzasadnił. Ale problem nie jest z typem zmiennej. I unsigned to jest typ poprawny. Unsigned to jest dokładnie to samo, co unsigned int według standardu. Tak, widzimy, że już użytkownicy szukają. Choć z tego, co... Tak. Ja zupełnie nie rozumiem tej zagadki, ale wiem, jak brzmi prawidłowa odpowiedź, więc widzę, że jeszcze nie padła. Borys zgadł. On trochę oszukuje, bo jest Dragon Sector. I on dużo umie. Ale tak, to jest... Okay. To jest poprawna odpowiedź. Ogólnie, to byś mógł wyjaśnić, znaczy, właśnie. Tak. I tu będzie trochę... Bo Gen podał poprawny przykład, który... przykład do tej funkcji, a jeszcze na przykład jaki język, C albo C++, w obu ten kod jest poprawny i w obu jest identyczny bug. I tak, to jest pętla nieskończona. Jeśli, bo problem jest taki, że w C i w C++, jeśli mamy te operatory shiftu bitowego, czyli te dwa dzióbki w prawo, i standard mówi, że shiftować można tylko o mniej bitów niż ma ta zmienna. Czyli jak mamy takiego unsigned inta, który załóżmy, że ma 32 bity, to nie wolno nam zrobić shifta o 32 lub więcej. I to jest taka rzecz, która raczej mało osób wie o tym i może powodować realne bugi, tak jak w tym przypadku. I w praktyce, na przykład na x86, jeśli to x będzie miał najwyższy bit zapalony, to ta pętla doleci do i równego 32 i spróbuje zrobić tego shifta, X-a o shift bitowy o 32 bity w prawo i C mówi, że tak nie wolno, więc C oddaje kontrolę architekturze, która jest pod spodem, a Intel się dość śmiesznie zachowuje, to znaczy wszystkie shifty liczy modulo 32 albo modulo 64, zależnie od typu zmiennej. I w praktyce ten shift się nie wykona w ogóle wtedy, więc i pętla będzie się w nieskończoność kręcić. I więc tak jak Gyn podesłał na 0xFFFFFF. Przykładowo ta funkcja się zapętli. Jeszcze twierdzi, że przypadkowo zgadł. Ale napisał też, że Borys wygrał, tak? Więc... Borys, zostałeś posiadaczem UBK-a, a raczej lada moment zostaniesz, jeżeli tylko przyślesz swój numer telefonu i numer paczkomatu na adam@trzeciastrona.pl. Słuchajcie, no to bardzo dobra wiadomość, widać Michał, że ściągnąłeś odpowiednie osoby, które miały szansę oddzielić odpowiedzi na to pytanie. To dobrze, cieszymy się, że poziom nie tylko gości, ale i kanału ogólnie rośnie. No dobra, słuchajcie, to skoro to pytanie udało się szybko odpowiedzieć, to możemy spokojnie przejść do kolejnego. Adamie, czy ja? Kto pierwszy? Możesz ty, ja będę dzisiaj na końcu. To mogę ja? Mogę ja, to ja. Więc moje pytanie brzmi, ile procent dotychczasowych gości, nie licząc dzisiejszego, wystąpi na konferencji Oh My Hack? Podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kto uważał w trakcie ogłoszeń duszpasterskich, mógł policzyć, ile osób tam było. Teraz wszyscy skrupulatnie przewijają na YouTubie do tamtego momentu, co nie będzie takie proste, bo ogłoszenia nie były na początku odcinka, tylko dopiero w momencie, gdy ja się pojawiłem. Także ile procent dotychczasowych gości programu Rozmowa Kontrolowana wystąpi, już potwierdziło, że wystąpi na Oh My Hack, bo to wartość docelowa będzie większa, ale do tej pory potwierdziło X i ten X potrzebujemy. Procent z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Nawet nikt nie strzela, czy jeszcze nie... A, już strzela. Już wystrzeliło. Wystrzeliło, tak. Adam, patrz, tak, bo ja nie to jest zawsze nie pamiętam, to opóźnienie. No dobrze, ja pamiętam, ja sobie policzyłem, przewijam sobie powolutku teraz.
Gisze, Giesze, ktokolwiek i jakkolwiek się to czyta, jako pierwszy lub pierwsza podał prawidłową odpowiedź 60%, bo było to 15 z 25 dotychczasowych gości, nie licząc dzisiejszego. Także bardzo dobra odpowiedź. Także przypominam, że już 15 osób potwierdziło. Mamy nadzieję, że potwierdzi dużo więcej. Dążymy do 100, ale nie wiemy, czy się uda. Będziemy walczyć. No dobrze. Adamie, w takim razie w twoje ręce. Dobrze, to tak, żeby nie było za prosto. Moment, ja wyłączę to. Żeby nie było za prosto, moje pytanie brzmi, jaką nazwę nosił i jaki rozmiar szyny adresowej miał pierwszy polski komputer? I wszystko proszę w jednej odpowiedzi, nie w pięciu, bo potem naprawdę ciężko złapać, co wy tam piszecie. Czy to jest wikipediowalne? To się okaże, tak? To się okaże. Mamy już pierwsze błędne odpowiedzi. Tak, odra 24 bit niekoniecznie. Tak, przypominamy, trzeba podać i nazwę, i rozmiar szyny. W jednym wierszu. Tak. O, proszę, mamy już dobrą odpowiedź. O, użytkownik S, bardzo krótkie imię lub nazwisko. S z kropeczką. Był to komputer Gram 1 i rozmiar szyny adresowej miał 4-bitowy. Także gratulacje. Numer telefonu, e-mail do Adama i Adam będzie wszystko wysyłał. No, nie ja, ale znajdę tego, co wysyła. Dobrze. Także wszystkich trzech zwycięzców, czy też zwyciężczynie, bo nie zawsze po pseudonimie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie, prosimy o kontakt z numerem telefonu i numerem paczkomatu na adam@zaufana3strona.pl. No dobrze. Jubikeje rozdane. Michał, dzięki wielkie. Bawcie się dobrze w tym szczyku. Dzięki za zaproszenie. Nie zróbcie sobie krzywdy. A mamy nadzieję, że prace będą owocne i zadania będą skomplikowane i wzbudzą zachwyt i złość drużyn, które będą musiały rozwiązywać. Nisko stawiasz poprzeczkę. Rozumiem, że mówisz przez ciebie doświadczenie wicekapitana, doświadczenie. Więc trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, żeby zadania powstały. No dobrze, pozdrowienia dla całego zespołu, a ściskamy wszystkich serdecznie i do zobaczenia tu, tam i owam. Mamy nadzieję kiedyś nawet w świecie rzeczywistym, może już za parę lat. No to grubo. Optymizm. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo, pozdrów ekipę. Dzięki. I do zobaczenia. Spoko, przekażę. Chociaż pewnie oglądają, tak? Na razie, trzymaj się. Cześć. No dobrze, a my jeszcze dokończymy ogłoszenia duszpasterskie. A przypominamy, że ta wspaniała konferencja, na której większość naszych prelegentów już zadeklarowała, że również wystąpi, to 27-28 listopada. A i jak chcecie, to pierwsze 15 twarzy, które na Oh My Hacku na pewno zobaczycie za mikrofonami. Oto oni, piękna naprawdę ekipa. Jestem bardzo zadowolony, że taką ekipę udało się zebrać, a kolejne zgłoszenia również mamy i w każdym kolejnym odcinku Rozmowy Kontrolowanej będziemy dodawać kolejne mądre buźki do tej grupy, a tak długo, aż w końcu 27 i 28 wszyscy wystąpią. A za tydzień mamy kolejnego bardzo ciekawego prelegenta. Będzie z nami Piotrek Bania, który dzisiaj pracuje w zespole bezpieczeństwa Cisco Talos. Jest to między innymi pierwszy polski laureat Nagrody Pełni, twórca Konbuta. No naprawdę będzie miał sporo fajnych historii do poopowiadania. Zdjęcia nie ma, bo nie ma. Ale Piotrek będzie, obiecał. Także w niedzielę o 21:00, jeżeli jeszcze nie macie w kalendarzu, to najwyższy czas wpisać sobie to spotkanie na stałe. A na live zaufana trzecia strona.pl historia dotychczasowych odcinków. I w sumie to chyba tyle na dzisiaj. Oczywiście jeszcze, żeby nie było, jest nasz bohater dnia i wieczoru. Stefan znaleziony zostanie, nie mówię, że przywiązany, ale dostanie taki lokalizator GPS, żeby następnym razem tyle czasu jego szukanie nie zajmowało. Nie jest z tego zbyt zadowolony, ale no cóż. Takie jak policja zakłada życie. Na nóżkę mu załóż. Takież wiesz, monitoring.
Tak. Na nóżkę. Bardzo wam dziękujemy za tą niedzielę i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, na razie. Cześć.